wywnioskujcie go. Przecież chłop nawet zjeść normalnie nie może. No nie wiem. A jak będzie próbował ucieczki? Jest zbyt cenny. Daj spokój. Tydzień go już wieziemy i niczego nie próbował. Czemu teraz miałby zacząć? Swoją drogą ciekawi mnie, czym taki spokojny człowiek mógł się narazić z erikańskiej królowej? Bo to Zouza jest. Królowa i czarodziejka w jednym. Takie są najgorsze. Zamiast o niej lepiej opowiedz jedną z tych twoich historii. I zagralibyśmy partyjkę. Czemu nie? A skoro już mowa o królowych... Cześć, witajcie. Witam was, moi drodzy, w kolejnej serii u mnie na kanale w świecie Wiedźmina. Wojna krwi, wiedźmińskie opowieści. Jest to gra, no, która miała być kampanią do Gwinta, ale rozrosła się do oddzielnej produkcji, więc uznałem, że warto będzie ją wam na kanale pokazać. Tutaj szczególne podziękowania kieruję do firmy CD Projekt Red, dzięki której mogę w ten tytuł zagrać. Tak jak już wam kiedyś mówiłem, dostałem kiedyś z racji tego, że nagrywałem Gwinta, całkiem fajną ilość beczek, a tym razem od firmy CD Projekt Red dostałem Wojnę krwi, więc uznałem, że byłoby to bardzo nieuprzejme z mojej strony wobec moich widzów, jak i Redów, gdybym po prostu tej serii nie zrobił, zwłaszcza, że i tak w Gwinta pogrywam, w Gwinta Homecoming na kanale na pewno będę pogrywał, robił jakieś serie, zresztą pierwszy odcinek na razie z samouczka wleciał, jeszcze będzie opening, a później jak skończę Wojnę krwi, pewnie co jakiś czas jakieś odcinki z Gwincika na kanał będą wpadać. W każdym razie dzisiaj i od dzisiaj skupimy się na Wojnie krwi. Co jakiś czas będą wlatywały odcinki na kanał. Postaram się, żeby miały one około 45 minut. Mam nadzieję, że wam taka forma będzie odpowiadała. Nie grałem w tę grę. Jeśli chodzi o świat Wiedźmina, to wiecie, że za bardzo nie jestem w nim ogarnięty. Zamierzam w przyszłości nagrać na pewno jeszcze jakieś gry z serii Wiedźmina. Ale to wszystko na kiedyś tam. Natomiast teraz skupmy się na grze. Zagramy na poziomie trudności normalnym. Ponieważ nie jestem wprawiony w bojach nie wiadomo jak i też nie jestem wprawiony w tym nowym Gwincie, bo na PTR-ze nie grałem, więc myślę, że spróbujemy na razie zagrać na takim trybie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczywiście wiem, że sporo osób teraz Wojnę krwi streamuje czy nagrywa, ale mam nadzieję, że wy z racji takiej, że zabitaliście w ten kanał, zostaniecie ze mną. 1267. W powietrzu czuć było nadchodzącą wojnę. Potężne cesarstwo Nilfgaardu łapczywym wzrokiem spoglądało na sąsiednie królestwa północy. W obliczu zagrożenia ich królowie zwołali naradę. Złożono deklarację gotowości do bratniej pomocy, zawarto sojusze. Władcy rozjechali się do domów w dobrych humorach. Wśród nich była Mewe, królowa Lyrii i Rivi. Słyszeliście o niej? Że ładna. To na pewno. Ale to nie wygląd czynił ją wyjątkową, tylko niewiarygodny upór i odwaga. Kiedy orszak królowej zbliżał się do stolicy, wyjechał im na spotkanie hrabia Caldwell, który pod nieobecność Mewę miał pomagać jej synowi, młodemu księciu Willemowi, w zarządzaniu państwem. Caldwell był zgrzany od forsownej jazdy. Na końcówkach wąsów zbierały mu się kropelki potu, a szyję miał otartą od nakrochmalonej kryzy. Witajcie, królowo. Dobrze widzieć was w zdrowiu. Czy obrady zakończyły się sukcesem? Obrady zakończyły się podpisaniem papierów, a ile one są warte, to się jeszcze okaże. A teraz, Caldwell, skończ z grzecznościami i mów, co się stało, bo chyba nie wyjechałeś mi naprzeciw z tęsknoty. Tak, rzeczywiście. Jest inny powód. Bandyci, którymi miałem się zająć w trakcie waszej nieobecności, te kundle zespali, sprawy wymknęły się spod kontroli. Zastanawiałam się, czy powierzyć ci to zadanie.
Zdawałam sobie przecież sprawę, że żaden z ciebie stratek. Ale Reinhard się za tobą wstawił. Królowo wszak to zwykli bandyci, a hrabia Caldwell będzie miał pod komendą cały zastęp zbrojnych. Następnym razem zaufam swojej intuicji. Będę wybierał złe wybory. Zrobimy z Mewę taką totalną... A teraz mów, niedobrą co panią. Dokładnie się stało? Ruszyłem ich tropem, jak przekazałaś pani. Po tygodniach pogoni zwiadowcy namierzyli obóz Kundli w lasach pod Lokeren. Przypuściliśmy nocny atak, żeby zaskoczyć ich we śnie. Ale znaleźliśmy tylko puste namioty i kukły posadzone wokół ogniska. Kiedy czekaliśmy na zmrok, bandyci obeszli nasze pozycje i przekradli się tutaj, a konkretnie do Orlego Ruczaju. Orlego Ruczaju? To tam mieli stacjonować poborcy podatkowi. Czyli całe złoto... Skradzione, pani. Ale klnę się na bogów, zrobię wszystko, żeby je odzyskać, jeśli tylko taka wasza wola. Moja wola jest taka, żeby po miesiącu w siodle wziąć wreszcie gorącą kąpiel i wyspać się we własnym łóżku. Ale to będzie musiało zaczekać. Zajmę się tą sprawą osobiście. Przejmuję kontrolę nad twoim oddziałem, Caldwell. A ty ślij umyślnego do Orlego Ruczaju. Niech się szykują na przyjazd królowej. I co, Reinhard? Mówiłam, że tak będzie. Mój syn nie był gotowy, żeby zająć się krajem. Muszę przyznać, że przed księciem Wilhelmem jeszcze dużo nauki. Mhm. I mało czasu. Gorzki powrót. Udaj się do Orlego Ruczaju. Witaj w samouczku Wojny Krwi. Nim porwie cię przygoda, zapoznaj się z podstawowymi mechanikami gry. Możesz sterować swoją postacią, korzystając z lewego klawisza myszy. Podążaj brukowaną drogą, by dotrzeć do następnego etapu podróży. W trakcie gry będziesz rozbudowywać swą armię, będą ci do tego potrzebne zasoby, złoto, drewno oraz rekruci. Podczas podróży możesz też znaleźć przydatne przedmioty, a także spotkać nowych towarzyszy, którzy wesprą cię w walce. Aby niczego nie przeoczyć, uważnie eksploruj mapę i wykonuj zadania poboczne. Oczywiście, że będziemy wykonywać zadania poboczne. Tak, zebraliśmy coś. Jak jesteśmy przy czymś, co można ruszyć, to widzicie, pojawia się jak taka... Już myślała, że bandyci jadą. Ręka i wtedy sobie zbieramy drewno i monetki. Miłkę nad ogniem przypiekali. No żeby zdradziła, gdzie złoto zakopane. Wolała ducha wyzionąć, niż im powiedzieć. Ale ja wiem, gdzie skrytkę miała. Czekajcie, narysuję wam. Przed domem. Gratulacje, udało ci się odkryć mapę skarbu. Rozejrzyj się po okolicy, może odszukać miejsce oznaczone krzyżykiem. Kundlami ich zwą, pani. Bo głośni są i kąśliwi. Już myślała, że bandyci jadą. Kundlami ich zwą, pani. Bo głośni są. I kąśliwi. No to gdzieś tutaj pewnie, tak? Czy możemy jakoś tę mapę zobaczyć? Zapisz... Nie, nie możemy. Co to jest to? Dobra. Tu możemy jeszcze zasoby pozbierać. Okej. I tu rekrutów zebraliśmy, tak? Dobra. Kurde, ale... Czy jest możliwość, żeby zobaczyć tę mapę raz jeszcze? No nie, nie ma. O,
że myślała, że bandyci. Okej, ale tu nic takiego, tu się już nam nic nie pojawia, więc chyba nie trzeba będzie nic tutaj robić. Czyli idziemy dalej tą drogą brukowaną. O, a tu jest ten skarb. Reinhard Odo. Gratulacje, odkrywasz kartę, którą możesz wykorzystać w wieloosobowej grze karcianej Gwint. Super, i to będą gry. Znaczy, to będą karty animowane. Dobra, tutaj tego nie... Tam dalej iść nie mogę. Na twojej drodze znajduje się przeszkoda. Aby ją usunąć, trzeba będzie wydać część zasobów. Raport. Wasza wysokość, ktoś przewalił na drogę stary dom. Drzewo tarasuje cały trakt. Nasze wozy go nie objadą. Co rozkażesz? Ściągnij tu drwali. Wydaj żołnierzom siekiery, niech się biorą do roboty. Dostaniemy... Stracimy jednego, dostaniemy drewno. Tu muszę wydać złoto. Złota nie chcę wydawać. Okej, tu nic nie ma. Obiekty interaktywne są zwykle wyraźnie oznaczone na mapie, ale nie wszystkie. Niektórych wydarzeń nie da się przewidzieć, więc lepiej zachować ostrożność. Hrabia Caldwell jechał z przodu kolumny, bacznie rozglądając się na boki. Wkrótce dowiódł, że mimo podeszłego wieku wzrok wciąż miał dobry. Wasza wysokość, tam za drzewami, bandyci! Żołnierze z oddziału hrabiego, nie znając widać dobrze królowej, próbowali zasłonić ją własnymi ciałami. Ta jednak roztrąciła ich na boki i pognała prosto na rabusiów z mieczem wzniesionym nad głową. Na nich! Do ataku! Tak jest! Na nich! Mewe była przekonana, że kiedy tylko bandyci zorientują się, że zaatakowali orszak samej królowej, czym prędzej czmychną do lasu. Rzeczywiście większość rozbójników tak właśnie by postąpiła, ale nie kundle ze spali, dla nich nie było żadnej świętości. Ognia! Jedziemy! To jest pole bitwy. Ty będziesz wykładać karty na dole planszy, a przeciwnik na górze. No, czyli Gwin. Jednostki można zagrywać w jednym z dwóch rzędów walki wręcz bądź dalekiego zasięgu. Uwaga, umiejętności niektórych kart będą działały inaczej, w zależności od tego, gdzie zostały wyłożone. Standardowa rozgrywka trwa maksymalnie 3 rundy. Ktokolwiek jako pierwszy wygra dwie rundy, ten wygrywa całą partię. Gracze wykonują akcję w naprzemiennych turach, w trakcie tury można zagrać tylko jedną kartę, ale możesz wykonać dowolną ilość umiejętności. Partię rozpoczyna ten, kto zainicjował walkę. W tym przypadku mamy do czynienia z zasadzką, więc zaczyna przeciwnik. Im są więksi, tym łatwiej trafić. Co za bezczelność! Atakować królową! Siła każdej dobrze zagranej jednostki zostanie... Każdej zagranej jednostki zostanie dodana do ogólnej siły twojej armii. Ten gracz, którego armia ma więcej punktów siły na koniec rundy, wygrywa tę rundę. Niektóre jednostki mają pancerz. Pancerz absorbuje część zadanych uszkodzeń. Żołnierze czekają, aż poprowadzisz ich do ataku. Większość kart posiada jakieś umiejętności. Aby je poznać, zaznacz daną kartę i przeczytaj skrócony opis. Dodatkowe informacje wyświetlą się, gdy klikniesz wybraną kartę prawym przyciskiem myszy. Zagraj dowolną kartę. No dobra, to, a co, jakie mewe ma umiejętności? Wzmocnij sojusznika o 4 i daj mu 1 punkt pancerza. Lojalność. Wzmocnij tę jednostkę o 5. Aktywuj tę umiejętność automatycznie, gdy korzystasz z umiejętności swojego przywódcy. O, to jest całkiem fajne. Zadaj wrogowi obrażenia równe liczbie kart w tym rzędzie. Zagraj ze swojej talii egzemplarz każdej sąsiadującej jednostki. No na razie ruszymy tym. Sól tej ziemi! Poszliby za tobą w ogień, pani! Daj tylko słowo! Kosynierzy posiadają umiejętność lojalność. Oznacza to, że ich inne umiejętności aktywują się za każdym razem, gdy użyjesz umiejętności mewe. Każdy przywódca posiada własną unikalną umiejętność, aby ją poznać, zaznacz przywódcę. Umiejętność mewe dodaje wybranej jednostce punkty siły oraz pancerza. Można ją użyć raz na kilka tur. Aby użyć umiejętności mewe, wybierz ją, a następnie wskaż którąś ze swych jednostek. No właśnie dlatego najpierw wyszedłem z nim, bo... Nauczę was szacunku do korony! Nie możesz wykonać już żadnego ruchu, czas zakończyć turę. Nikt nie ucieknie! Ja bym już pasował, szczerze mówiąc, no ale dobra.
Zagraj wrogowi obrażenia równo liczbie kart w tym rzędzie. To możemy tak zrobić, tak? Arbalest, na twój rozkaz. I tak. Uwaga! Jesteśmy pod ostrzałem! Karty twojego przeciwnika również posiadają umiejętności. Czytaj uważnie ich opisy i dostosuj do nich swoją taktykę. Przenieś jednostki do rzędu naprzeciwko tej jednostki i zadaj im jeden punkt obrażeń. Trzymaj fason, Tyberiuszu. Zasięg 2. Pancerz ich nie uratuje. A! Kundle już chowają ogony pod siebie. Zwycięstwo właściwie już nasze. Trąbić na wiwat! Kiedy wyłożysz wszystkie karty, przyjdź zakończyć turę, zmieni się przycisk pas. Po spasowaniu nie można wykonać żadnej akcji aż do rozpoczęcia następnej tury. Aby zakończyć ostatnią turę tej rundy, wciśnij monetę. Ten gracz, którego armia ma więcej punktów, się na końcu rundy wygrywa tę rundę. W przypadku remisu obaj gracze otrzymują punkt zwycięstwa. Bitwa się jeszcze nie skończyła. Lepiej oszczędzać siły. Okej, mamy tych gości. Formacja bojowa! Chroncie królową! Gracz, który wygrał poprzednią rundę, rozpoczyna w kolejnej rundzie. Zagraj dowolną kartę. Trzeba było słuchać mojej baby. W te żniwa miast żyta czarnik będziemy kosić. O, i dzięki temu mocno wzmocniliśmy. Ja bym to pasował już, nie? Ale mam. Nie mogę kończyć, tylko muszę zagrać. Liria! Dostałeś kiedyś kamulcem w kępę? To już druga wygrana runda z rzędu, co daje ci zwycięstwo w tej rozgrywce. Winszuję kolejnego zwycięstwa, wasza wysokość. Bandyci nie mieli szans. Wygrana. Widzę, że sprawy rzeczywiście wymknęły się spod kontroli. Rzekła Mewe, krzyżując ramiona na lśniącym napierśniku. Wcześniej nie atakowali na głównym gościńcu. Napad na poborce musiał ich rozzuchwalić. Tłumaczył Caldwell, unikając gniewnego spojrzenia władczyni. Trzeba z tym skończyć. Jedziemy. Orszak królowej ruszył w dalszą drogę. Na czele jechała kawaleria, za nimi maszerowali piechurzy i kusznicy, a na końcu skuci łańcuchami bandyci. Okej, pozbieraliśmy trochę zasobów. Widzicie, tutaj jest pole bitwy. Ach, uwielbiam ten widok. Zaiste, Lyria to klejnot północy, któremu pięknem dorównuje jedynie jego władczyni. Po miesiącu w siodle? Wątpię, hrabio. Rozbijmy tu obóz. Żołnierze odpoczną, a ja zrobię przegląd armii. Aby rozpocząć przegląd misji, musisz najpierw rozbić obóz. Rozbij obóz, wciskając guzik namiotu z lewej strony ekranu. Budynki obozowe umożliwiają rozbudowę twojej armii oraz dają dostęp do kluczowych informacji. Większość budynków może być ulepszona w warsztacie. Te ulepszenia dadzą ci dostęp do silniejszych jednostek i ułatwią twą podróż. To mi się kojarzy z Heroesami jakimiś wcześniejszymi. Fajny pomysł. Zaraz przypominają mi się Heroesy, nie wiem, jedynka, dwójka. Ogólnie wiecie, Heroes of Might and Magic, jak zamek. Wejdź do warsztatu. Warsztat. I to możemy. Tu możesz budować i ulepszać budynki obozowe. Aby ulepszyć budynki, musisz najpierw zebrać odpowiednią ilość zasobów złota i drewna. Na pewno przyda ci się mapa regionu. Aby uzyskać na niej dostęp, musisz ulepszyć namiot królewski. Ulepsz namiot królewski do poziomu drugiego. Dzięki temu ulepszeniu masz teraz dostęp do mapy regionu. Może się otworzyć z poziomu głównego ekranu rozgrywki. Sam warsztat również można ulepszyć. Z każdym kolejnym ulepszeniem zyskasz dostęp do nowych, silniejszych jednostek. Wejdź do sztabu, aby zrobić przegląd armii.
Sztab. W sztabie możesz tworzyć jednostki i budować armię z dostępnych kart. Ulepszenie tego budynku zwiększy limit armii, dzięki czemu będzie można w niej umieścić mocniejsze jednostki. Z lewej strony wyświetlane są karty znajdujące się w twojej talii. Na głównym ekranie wyświetlane są zaś wszystkie dostępne karty, które możesz stworzyć i umieścić w swej talii. Dostęp do nowych kart możesz uzyskać poprzez ulepszenie placu ćwiczebnego oraz warsztatu, jak również w wyniku niektórych zadań fabularnych. Wyszarzone karty są dostępne, ale nie zostały jeszcze stworzone. Aby dodać je do talii, musi się najpierw stworzyć. Twoja talia musi zawierać minimum 25 kart, nie przekraczając przy tym limitu armii, który wynosi aktualnie 125 punktów. Do tworzenia nowych kart potrzebujesz specjalnego zasobu, rekrutów. Rekrutów możesz zdobywać w punktach werbunkowych oznaczonych na mapie ikoną hełmu oraz w trakcie niektórych zadań fabularnych. Stwórz kartę Wagenburg. Daliśmy ci dodatkowe zasoby, żeby stworzyć tę kartę. Rozkaz. Zadaj wszystkim jednostkom w rzędzie przeciwnika obrażenia równe wartości pancerza tej jednostki, następnie wyzeruj pancerz. Daj tej jednostce jeden punkt pancerza za każdym razem, gdy w tym rzędzie pojawia się karta. Możesz teraz przejrzeć i tworzyć nowe karty, albo wrócić do głównego ekranu rozgrywki i kontynuować podróż. Na razie nie będę tworzył nowych kart. Zagramy tym, co mamy. Możesz teraz zajrzeć do innych budynków obozowych, aby zapoznać się z ich funkcjami, bądź wrócić do głównego ekranu rozgrywki i kontynuować przygodę. No tutaj to wiemy. Warsztat, tak? Kantyna. Ulepszyć nie mogę. Skarbnica. Zwiększa ilość bibelotów, które możesz wyposażyć mewę do 3. No to chyba nie jest najważniejszy. Sztab. Możliwe rozesłanie zwiadowców, którzy nanoszą na mapę informacje o skarbach i zasobach. To jest całkiem spoko. Plac ćwiczebny. Sprawia, że po każdej bitwie zyskasz niewielką ilość złota. Sprawia, że po każdej bitwie do armii dołączy rekrut. To są fajne sprawy. A, plac ćwiczebny 1 wymaga, tak? Czyli to. No, drogie. Warsztat. Możliwe tworzenie nowych jednostek pomocniczych w sztabie. Okej, to zwiększa poruszanie się po mapie. Tu nie mamy drewna. No to trochę będzie trzeba zasobów pozbierać. Co mamy tutaj? Ekwipunek. W namiocie królewskim możesz przejrzeć otrzymane listy, a także znaleziono przed nią mapy, klucze oraz fragmenty kart. Namiot królewski można otworzyć również z poziomu ekranu głównego, wciskając ikonę plecaka. Listy. Listo. Pani, kobiernicy z Gradoboru przygotowali wzorzec nowego arrasu do stali tronowej. Mam nadzieję, pani, że będzie zadowolona. Cintryjski lew, któregoście pani odziedziczyła po Coramie pierwszym, szczerzy kły jako żywy, a rodowy miecz temerskich Delenów wygląda, jakoby wykuto go w krasnoludzkich kuźniach. Nie mam wątpliwości, iż ten gobelin będzie wspaniałą ozdobą liryjskiego zamku. Wyglądamy twego powrotu, pani. Gustave Peralut, ochmistrz. List od króla Demavenda. Droga Mewe, dziękuję, że przybyłaś na szczyt. Dobrze, że nie zwlekaliśmy dłużej ze spotkaniem. Z tego, co donoszą moi ludzie, za Jarugą aż kurzy się od maszerujących wojsk. Gdyby co, pamiętaj, że masz moje pełne i bezwarunkowe wsparcie. Wszelkiej pomyślności, Demavend. Raporty. Raport ruchy Nilfgaardu. Zauważono wzmożoną aktywność nilfgaardzkich wojsk u stóp gór Amel i w okolicach Ridbrun. Ambasador zapewnia, że to zwykłe manewry ćwiczebne, ale ilość zmobilizowanych jednostek i ich wyposażenie zdają się przeczyć jego słowom. Zaleca się wzmocnić graniczne garnizony i potroić patrole wzdłuż brzegów Jarugi.
Kundle ze Spali. Kundle ze Spali, grupa bandytów powstała po buncie w lochach na zamku w Spali. W ich skład wchodzą kieszonkowcy, rekieterzy, rzeźmieszki i mordercy. Na wyposażeniu mają głównie broń krótką, proces i skradzione ze Spali narzędzia tortur, katowskie topory, piły, młoty. Od innych bandytów wyróżniają się sprytem i bezczelnością. Atakują silnie bronione konwoje, rezydencje szlachty. Tożsamości dowódcy szajki nie udało się ustalić. Mapy. Mapa Miłki. Czyli mamy domek, wszędzie las i tutaj coś. Dobra. Klucze. Tu na razie nie mamy nic. Fragmenty kart nie mamy nic. W kantynie możesz porozmawiać ze swoimi towarzyszami. Poświęć im nieco czasu, odkryjesz niejedną tajemnicę. Spoko. Chętnie pogadamy. Chwila odpoczynku? Tak. Ale jeśli masz dla mnie nowe rozkazy, pani, w każdej chwili... Spocznij, Reinhard. Spocznij. Nie nudno ci tak samemu tu siedzieć? Pogadałbyś chociaż z oberżystą? Dziękuję za troskę, pani, ale wolę posiedzieć w ciszy. Zawsze byłeś takim odludkiem? Wręcz przeciwnie, pani. Za młodo lubiłem błyszczeć w towarzystwie. To co się stało? O mały włos nie straciłem przez to głowy. Nie znasz tej historii, pani? Jak zostałem adiutantem waszego świętej pamięci męża? Nie. Ale chętnie poznam. Miałem 20 lat, jak wstąpiłem do wojska. Z racji wysokiego urodzenia przyznano mi od razu stopień dziesiętnika. Ale doświadczeni oficerowie traktowali mnie z góry. Słusznie zresztą. Koniecznie chciałem im zaimponować, więc zacząłem dzielić się przemyśleniami na temat decyzji króla. Ten manewr Reginald spartaczył, tamtego nie przemyślał. Tu popełnił szkolny błąd. To nie mogło się dobrze skończyć. Niedługo później zostałem aresztowany. Jeden z oficerów złożył donos. Oskarżono mnie o obrazę majestatu. To był sąd wojskowy, więc starczył kwadrans, żeby mnie uznać za winnego i skazać na stryczek. Ale Reginald wstrzymał egzekucję i polecił mi powtórzyć, co mówiłem na jego temat, słowo w słowo. Oblałem się potem. Łamał mi się głos. Ale zrobiłem, co kazał. Reginald słuchał, słuchał, a kiedy skończyłem, przyznał mi rację i uczynił swoim adiutantem. Przyda mi się taki łebski chłopak u boku. Cóż, może nie był zbyt lotny, ale muszę mu to oddać. Słuchał rad mądrzejszych od siebie. Poprzysiągłem sobie wtedy dwie rzeczy. Po pierwsze, przestanę mleć językiem jak głupi. Po drugie, nigdy nie zawiodę jego zaufania. I udało ci się. Wiesz, co mi powiedział na chwilę przed śmiercią? Nikomu nie wierz, Mewe. Tylko Reinhardowi. I miał rację, stary drań. Dziękuję za tę opowieść, Reinhard. Zaczynam myśleć, że Willem naprawdę nie nadaje się na króla. Pani... Nie śpieszmy się z tak surowymi ocenami. Książę ma 16 lat. A więc osiągnął dorosłość. Powinien być w stanie udźwignąć koronę. Zostawiłam go samego na kilka miesięcy. I zobacz, co się dzieje. W kraju panoszą się bandyci. Może okaże się, że są jakieś łagodzące okoliczności. Chciałabym, żeby tak było, wierz mi. Może chociaż Anseis będzie miał więcej oleju w głowie niż jego brat, ale nie robię sobie nadziei. Pora na mnie. Dobra, a szary goniec? Aha, to jest takie, rozumiem. Pracowałem kiedyś w kantynie, która serwowała wyłącznie jarskie dania. Aż któregoś dnia żołnierze się zbuntowali. Co polać waszej wysokości? Wyzimskiego czempiona? Redańskiej żołądkowej? Ten nie gada. No dobra, to coś my pogadali. To opuścimy obozowisko. Pamiętaj, że możesz otworzyć mapę, klikając w ikonę Róży Wiatrów z lewej strony ekranu.
Twoje zadanie główne oznaczone jest ikoną wykrzyknika. Aby sprawdzić, co cię czeka dalej, przewiń mapę. Tutaj mamy, widzicie, tędy trzeba iść. Zadanie główne. Tu mamy ekwipunek. A tu obóz, tak? W każdym razie możemy sobie wejść. No ale na razie będziemy szli, no bo... Coś tam do armii dodaliśmy. Trzeba się tych jednostek oczywiście będzie trzeba nauczyć. Za co ja wam podatki płacę? Żeby mnie bandyci na głównym trakcie okradali? Gdyby nie przymusy drogowe, pojechałbym naokoło, przez Soden. A mówili, że Lyria to dziki kraj, że tam bezprawie, bezchołowie i w ogóle sromota! Zamknij japę, tego tutaj nie ma nic do zebrania. A mówili, że Lyria to dziki kraj. Dobra, dobra. Że tam bezprawie, bezchołowie i w ogóle sromota. Bla, 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 bla. Co mamy tutaj? Morale twojej armii jest zmienne. Neutralne morale nie ma wpływu na karty, ale niskie morale zmniejszy siłę każdej jednostki o 1 punkt, a wysokie podniesie 1 punkt. Aktualny poziom morale przedstawia ikona w lewym rogu ekranu. Okej, to tego nie znam. Morale zmienia się w zależności od podejmowanych wyborów. Aby je podnieść, złóż ofiarę w przydrożnej kapliczce. Po każdej wygranej bitwie morale wróci do stanu neutralnego. Musisz więc o nie dbać. Ciekawe. Obie wymyślili, kurde, jakieś morale. Bogowie! A to co? Trupojady. Zwabił je zapach krwi. Nie pozwolę, żeby potwory panoszyły się po moich gościńcach. Do ataku! Dobra, gramy przeciwko potworom. Kim byli podróżni, których ciała gniły w gościńcu? Wyglądali na pielgrzymów, którzy mieli nieszczęście spotkać na swojej drodze kundli ze spali. Bandyci poderżnęli im gardła i zostawili bez pochówku. Musieli wiedzieć, że zapach krwi ściągnie padlinożerców, że narażają w ten sposób kolejnych wędrowców na straszliwą śmierć. Widać, im to nie przeszkadzało. Sztandar to specjalny typ karty. Możesz mieć tylko jeden sztandar w swojej talii. Sztandar pojawi się na polu bitwy automatycznie na początku rozgrywki. Mgła? W środku dnia? W taki upał? Co to, czary? Niewykluczone, hrabio. Miejmy się na baczności. Twoje rzędy znajdują się pod wpływem mgły. To jeden z wielu modyfikatorów. Okej. W przyszłości uzyskasz dostęp do kart, które pozwolą ci dodawać podobne modyfikatory. Reinhardt, co to jest? Widmo? Strzyga? Nie wiem, pani. Pierwszy raz widzę coś takiego na oczy. To chyba mglak. Zemsta. Wezwij egzemplarz tej jednostki ze swojej talii. Aha, czyli jak pen. Znisz najsilniejszego wroga, następnie wzmocni wszystkich sojuszników o jego siłę. Kurde, niezłe jaja. Trwała wytrzymałość. Za każdym razem, gdy Mewy korzysta ze swojej umiejętności, zmniejszy jej odnowienie o 1. No dobra. Od zasiewów do żniw nie każdy będzie żyw. Te ścierwojady to ja znam. Zeszłej wiosny wylazły na moje ziemię do padłych owiec. Niegroźne. Póki się nie obeżrą, wtedy wielka moc w nie wstępuje. No tak, no pożera jednostkę. Użyj krzepiącego dekoltu, aby wzmocnić jedną ze swoich jednostek. Krzepiący dekolt. Dekokt! Jest! A mi tylko cycki w głowie. Krzepiący dekolt. No ale w sumie dekolt Mewę pewnie by pokrzepił rycerz. Krzepiący dekolt. Obstawiam, że jej dekolt pewnie by wielu rycerzy pokrzepił. Dobra, wzmocniliśmy. No
wyglądają strasznie. Ale krwawią tak samo jak ludzie. Dalej! Bij! Zabij! Okej, no gracz spasował. No co, ja nie mogę spasować, tak? A czemu nie mogę spasować? Bo to jest jeszcze ciągle samouczek, czyli muszę wyjść z tą jednostką. Rozmieszczenie zrewy, zasięg 2. Pancerz ich nie uratuje. Dobrze, żeśmy je przegonili, nim się nasyciły. Sztandar pozostaje na polu bitwy pomiędzy rundami, ponieważ posiada umiejętność wytrzymałość. Aha, rozumiem. I nie mogę spasować. Ta? Ból pożera. Pani, jest ich więcej. Nażarły się. Niedobrze, pani, oj, niedobrze. W sumie zrąbałem, bo powinienem to wystawić tutaj. No, trudno. Liria! Silne jak tury. Niczego się nie boją. Szał krwi, pani. Tracą wtedy rozum, nie czują bólu. Widziałem to już. Pani, oddajmy pole. Już nie wygramy, ale możemy ograniczyć straty. O, widzicie? Zniszczył. Jak wzmocnił te jednostki. No. Królowo. Nie ma wstydu w poddaniu pola, kiedy walka idzie nie po myśli. Kiedy tura idzie ci nie po myśli, warto spasować, aby zachować siłę na później. Pamiętaj jednak, że spasować można tylko na początku tury, nim zagrasz kartę, bądź wykorzystać umiejętność. No więc pasujemy. Przeciwnik wygrał rundę. Musimy wygrać. Nie ma odwrotu. Do boju! Patrzcie. Jakieś nowe paskudztwo. Co za smród? Gdzie moje sole? Aby skutecznie dowodzić armię, musisz zrozumieć synergię, jakie zachodzą między twoimi jednostkami. Na początek zagraj w Wegenburg w rzędzie walki wręcz. Umiejętność tej karty staje się mocniejsza wraz z każdą jednostką włożoną później w tym rzędzie. Rozkaz. Zadaj wszystkim jednostkom we wrogim rzędzie obrażenia równe wartości pancerza tej jednostki, następnie wyzeruj pancerz. No nie ma pancerza. Daj tej jednostce jeden punkt pancerza za każdym razem, gdy pojawia się karta. Czyli tak, najpierw schodzimy z tej karty. Karty, które posiadają umiejętność typu rozkaz, aktywujesz ręcznie w wybranym przez ciebie momencie, ale dopiero po jakimś czasie od wyłożenia na stół. Ikona na dole karty pokazuje, kiedy możesz i użyć, czyli najpierw będzie warto ją wzmocnić. W trakcie swojej tury możesz aktywować dowolną ilość kart z umiejętnościami typu rozkaz. W większości możesz użyć tylko raz, ale niektóre karty mogą być aktywowane wielokrotnie. Okej. Okay. Nie mogę ten? Użyć Muewę, wzmocnić sojusznika. Nie mogę użyć, bo bym wzmocnił, ale jak... Nie mogę na razie, dobra. Pochłonię noskę z dowolnego cmentarza i wrzucę te karty o siłę pochłonięte. Okej, okay. Wyłóż kusznika w rzędzie walki wręcz, aby skorzystać z umiejętności Wegenburga i dać tej karcie punkt pancerza. No to wychodzimy kusznikiem. Wystarczy jeden strzał. Użyj umiejętności Wegenburga. Ja bym użył jeszcze umiejętności.
Zadaj wszystkim jednostkom we wrogim rzędzie obrażenia równe wartości pancerza tej jednostki. Następnie wyzeruj pancerz. Walniemy tutaj, bo tu zadam tylko za jeden. Nie dobiję tego. Dobra. Umiejętność Reinharda umożliwi ci ponownie aktywowanie jednostek z umiejętnością typu rozkaz, które były uprzednio wykorzystane. Dzięki temu możesz ponownie użyć umiejętności Wagenburga. Zagraj Reinharda w rzędzie Wakilen. Daj jeden ładunek wszystkim jednostkom z wyczerpanym zasobem rozkazów. Jej wysokość wie, co robi. O, i teraz możemy zaatakować. Wagenburg może teraz ponownie użyty, więc używam i zadamy dwa punkty uszkodzeń. I też temu zadamy, tak? Bo on zadaje w rzędzie. No będę musiał się nauczyć tych kart. Przeciwnikowi skończyły się już karty, a ty posiadasz znaczącą przewagę. Zwycięstwo jest pewne. Możesz więc już spasować, bądź delektować się triumfem i grać do końca. No zagramy do końca. Bo czemuż nie? Wskaż mi cel. Zadamy dużo uszkodzeń, bo było w rzędzie. No i dobra, i pasujemy i wygraliśmy. Bestie nie mają szans. Wygraliśmy. Podoba mi się ta koncepcja, póki co. Zbieraliśmy coś niecoś. Ukochany, błagam, napisz, jak tylko dotrzesz do świątyni. Wiem, że to tylko 2 tygodnie, ale już mi do ciebie tęskno. Dom bez ciebie jest pusty. Mam nadzieję, że nasz datek, choć skromny, ucieszy Wszechmatkę. I w końcu doczekamy się dziecka. Nie wiem. Lekka dogrywka, bo mi wyłączyło prąd. Sprawdzałem w tak zwanym międzyczasie, czy można wrócić do tej samej kapliczki, żeby ją uruchomić ponownie, ale się to nie udało. Z tym gościem pogadałem, dał mi skarb, znaczy dał mi zasoby. Okej, nie zapisało mi zbierania zasobów stąd. Więc pozbierajmy co trzeba. Tu mamy jeszcze. To jest drogowskaz do szybkiej podróży. Zaraz wam zaprezentuję, jak to wygląda. O, i dzięki tym drogowskazom można się szybko przenosić po mapie. Moi drodzy, ponieważ ten odcinek jest już dość długi, więc tutaj się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że ta seria przypadnie wam do gustu. I ja powiem szczerze, po pierwszym kontakcie z tą grą jestem pozytywnie nastawiony. Mam nadzieję, że wy również. Odcinki będą pojawiać się co jakiś czas na kanale. Ja sobie w wolnych chwilach będę pogrywał naszą bohaterką i zobaczymy, jak dalej się fabuła potoczy. Więc pamiętajcie oczywiście o komentarzach, bo to jest ważne dla rozwoju kanału i dla wzrostu zasięgów. Koniecznie o łapkach w górę. No i jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Miłego dnia wszystkim. Cześć!